Tak się składa, że wasz najbliższy rywal zmienił trenera. Czy ta zmiana, zastąpienie Mariusza Romaka Maciejem Bartoszkiem może mieć jakiś wpływ na funkcjonowanie drużyny przez te 2-3 dni? I tak nawiązując do trenera Bartoszka, pojawia się tutaj pytanie, czy Brookbet może grać tak jak Korona w poprzednim sezonie, która sprawiała wam dużo, dużo trudności. Czy tak też będzie w najbliższym meczu? Nie wiem, myślę, że jest to wielkie mówienie wiadomo dla nas wszystkich, bo te zmiany trenerów następują szybko i trudno tutaj cokolwiek powiedzieć. No, trener Bartoszek będzie dysponował tym samym materiałem, którym dysponował trener Rumak, także tutaj jeśli chodzi o obsadę zespołu czy personalia, wiele się pod tym względem nie zmieni, także trudno mi cokolwiek powiedzieć, jest to wielką niewiadomą dla nas wszystkich, a z drugiej strony uważam, że te szybkie zmiany po kilku kolejkach trenerów nie służą stabilizacji, nie służą temu, żeby mieć jakiś plan i ten plan realizować, bo każdy z trenerów z nas ma jakiś plan przed sezonem i stara się tą pracę jak najlepiej wykonać, także no, trudno mi powiedzieć. Kolejne pytanie. Dzień dobry, trenerze. To ja wrócę jeszcze do meczu z Jagiellonią. Powiedział pan po meczu, że tym meczem zrobiliście mały kroczek do tyłu, czyli pewnie były w tym tygodniu pewne wnioski do wyciągnięcia. Jakie wnioski wyciągnęliście, te najważniejsze rzeczy do poprawienia po tym spotkaniu? Tak jak podkreślałem już na konferencji zaraz po meczu, na gorąco, bo oczywiście są to wnioski wyłącznie na gorąco, że dlaczego tak powiedziałem? Myślę, że jeśli spojrzymy na czystą statystykę, we wszystkich meczach wyjazdowych straciliśmy 5 bramek, w 5 meczach wyjazdowych, w ostatnich 2 meczach u siebie w domu straciliśmy ich 6, także gdzieś ten balans jest niezachowany, jeśli chodzi o grę defensywną, czy całego zespołu, czy linii defensywnej, bo świadczy to o tym, że te bramki zbyt łatwo tracimy, że tych bramek zbyt wiele tracimy. Słowa uznania, tak jak mówiłem na konferencji prasowej, za walkę do końca, bo to nie jest pierwszy mecz, gdzie musimy gonić wynik, że staramy się strzelić bramkę i te bramki strzelamy w samej końcówce meczu. Także to jest, myślę, że tutaj można pochwalić zespół za to, ale zganić go za to, że te bramki jednak, ilość tych bramek jest zbyt duża, jeśli chodzi o mecze, jeśli ten bilans jest taki, a nie inny, jeśli chodzi o mecze u siebie w domu i mecze wyjazdowe. Także tu staraliśmy się również spojrzeć na to jako sztab szkoleniowy, żeby te rzeczy poprawić, bo tak jak powiedziałem, zbyt wiele bramek tracimy w domu. Jesteśmy w stanie wykreować i strzelić te bramki, które strzeliliśmy, bo uważam, że graliśmy w miarę dobrze. Te sytuacje, z których padły bramki, no, musimy się zachować lepiej, czy to pod względem komunikacji, czy to pod względem tego, żeby już w polu karnym być blisko przeciwnika i nie pozwolić na to, żeby te strzały były oddane. Można to wyeliminować? Z pewnością tak i piłkarze sami sobie zdają sprawę, że w tych sytuacjach muszą się lepiej zachować. Chyba spore zastrzeżenia po ostatnim meczu ma pan do formacji obronnej, bo o ile wcześniej wydawało się, że w końcu tam nastąpiła stabilizacja, o tyle teraz chyba jak ten wspomniany krok w tył drużyna zrobiła pod tym względem, no bo to troszkę było tam błędów formacji obronnej. Planuje pan jakieś zmiany, przetasowania tej formacji? Nie, myślę, że stabilizacja jest jednym z tych słów kluczy, jeśli chodzi o linię defensywną. Naturalnie sprawdzamy i szykujemy, może nie szykujemy, ale no, monitorujemy całą sytuację, jeśli chodzi o linię defensywną i staramy się tutaj spojrzeć, jakie by było maksymalnie, czy najlepsze ustawienie tej linii defensywnej, która by spowodowała to, że będziemy mieć tą stabilizację, ale no, musimy zwrócić uwagę, że skoro w Piasie Gliwice straciliśmy jedną bramkę i ta linia defensywna naprawdę była solidna w tym czasie,
również z dwoma pomocnikami defensywnymi, to uważaliśmy, że przy przeciwniku takim jak jest Jagiellonia również i to spełni swoje zadanie. Także tutaj nie możemy też skakać, powiedzmy, czy odbijać się od ściany do ściany i szukać w każdym spotkaniu jakiegoś innego ustawienia, jeśli chodzi o linię defensywną, bo to nie sprzyja stabilności, tak jak powiedziałem. To myślę, że w tej chwili jest dla nas kluczem, żeby znaleźć to optymalne rozwiązanie. Czy to będą w takim układzie personalnym, jaki był w ostatnich dwóch meczach, czy w innym. Ale będziemy szukać, starać się to zrobić, tak jak to zrobiliśmy w czasie rundy zasadniczej, a później już wiedząc, jakie mamy możliwości, jeśli chodzi o skład personalny, dobraliśmy ten optymalny skład linii defensywnej i to funkcjonowało. Dzień dobry, Piotr Jawor, Interia.pl. Panie trenerze, Paweł Brożek parę lat temu powiedział, że on nie lubi grać na stadionie Odry Wodzisław, bo tam jest cały czas zapach smażonej kiełbasy, piwa i on to w ogóle nie lubi takich wiejskich klimatów. Ja wiem, że w Niecieczy to aż tak bardzo nie jest, ale tam jest też specyficzny obiekt, w szczególności w porównaniu z waszym stadionem. W związku z tym pytanie, czy wy tam w ogóle lubicie grać i czy pan w jakiś sposób swoich zawodników musi przestrzegać przed tym, że pamiętajcie panowie, nie jedziecie do wiejskiego klubu, tylko jednak do klubu ekstraklasy. Wie pan, mecze ligowe są meczami ligowymi. Gramy o punkty, gramy o premię, gramy o najlepsze miejsce w tabeli. I tutaj bez znaczenia jest, jakie jest to boisko, jakie są trybuny. Myślę, że każdy z nas jest na tyle odpowiedzialny, że zdajemy sobie sprawę, że te punkty nie tylko nam są potrzebne, ale również musimy dobrze grać w piłkę. I tutaj dla mnie jako trenera jest to bez znaczenia. Też jeszcze chciałem poruszyć wątki personalne. Miloš Krasić, no wszyscy wiemy, jaka to jest ważna postać dla zespołu, no ale odnoszę wrażenie, że w ostatnich meczach, nie wiem, czy trener się ze mną zgodzi, pewnie nie, że Miloš no, trochę jest hamulcowym tego zespołu, troszkę jakby nie nadąża. Czy w związku z tym, albo inaczej, jak pan ocenia jego grę i jak pan widzi to, czy dalej będzie pewniakiem, czy może to się zmienić w najbliższym czasie, jak to według pana wygląda? Wbrew pozorom te dystans i kilometry, które Miloš robi, są bardzo dobre, jeśli chodzi o fakty, czyste fakty, które monitorują jego intensywność i sprintów, i biegów, i powiedzmy samej gry. Czy jestem zadowolony z jego gry? W 100% oczywiście nie, ale no muszę też spojrzeć na te fakty, które przed chwilą przedstawiłem. Pytanie jest tylko, czy Miloš za dużo energii nie traci bezproduktywnie. To, co kiedyś robił półtora roku temu, no w tej chwili nie wygląda może tak samo jak wtedy. I tutaj jest pytanie, czy on sobie zdaje z tego sprawę, że to, co funkcjonowało półtora roku temu, ta praca, którą wykonał wtedy, czy rok temu nawet, no jest w takim samym wymiarze robiona jak to teraz. Wiadomo, że z wiekiem, to z własnego doświadczenia również wiem, ja z nim na ten temat rozmawiałem, że te półtora roku jednak przy, powiedzmy, już doświadczonym piłkarzu ma niesamowite znaczenie i to, że robiło się coś półtora roku temu, nie znaczy, że to będzie funkcjonowało akurat teraz, jeśli chodzi o jego przygotowanie nie tylko fizyczne, ale również i odnowę, zadbanie o siebie i pracę samą, którą się wykonuje na treningach, bo tak jak powiedziałem, z własnego doświadczenia wiem, że i to z wieloma trenerami miałem do czynienia, jeśli chodzi o w samej końcówce mojej kariery, że powtarzali mi jedną rzecz, że im starszy jesteś, ty musisz więcej pracować. Nie pracować na zasadzie takiej, że biegać dwa razy więcej niż ci młodzi piłkarze, ale raz, ekonomicznie, dwa, te wszystkie rzeczy, które się dzieją czy w domu, czy poza boiskiem, no trzeba zadbać o siebie. Nie można, tak jak mówię, kiedyś będąc młodym, można było trenować dwa, trzy razy dziennie, człowiek się wykąpał, otrzepał i na drugi dzień był gotowy do gry. Z wiekiem jest to trudniej. Także ja go uczulałem wielokrotnie na to, żeby zwrócił na to uwagę, że pewnych rzeczy nie da się oszukać. I ta praca, którą wykonuje, musi być wykonana w 100%. Do tego dołożyć
prawidłowe odżywianie, prawidłowy wypoczynek i wtedy ta kariera może trwać dłużej, nie tylko rok, dwa, ale jeszcze dłużej. Także pod tym względem myślę, że on to rozumie, ale z pewnością jest wiele rzeczy do poprawienia. Nie zgodzę się tylko z tym szufladkowaniem, hamulcowy, niehamulcowy. Ja mówię, dobre wyniki, dobra gra jest efektem pracy wykonanej wcześniej, bo zawsze uważałem, że tak jak trenujesz, tak grasz. I to jest nasz przekaz wspólnie ze sztabem szkoleniowym codzienny, jeśli chodzi o zajęcia treningowe. I tutaj, tak jak powiedziałem, no, będziemy zwracać na to uwagę, żeby ta praca została wykonana również, nie tylko ta na treningu, ale również i po, na co zwracałem Miloszowi niejednokrotnie uwagę. Dzień dobry, trenerze. Ja chciałem zapytać o Romario Balde, bo jak na razie liczby świadczą na jego korzyść wręcz fantastycznie. Chciałem zapytać, czy to jest zawodnik, który już przekonał pana, żeby wystawić go może od pierwszej minuty w najbliższym spotkaniu? I jak pan ocenia to, co dotychczas pokazał, bo różne są opinie na jego temat, prawda? Ale nie da się zaprzeczyć. Co są różne? Różne są opinie na jego temat, ale liczby na pewno świadczą na jego korzyść. A jakie te różne opinie są, jeśli mogę spytać? Ja osobiście spotkałem się zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi. No, pojawiają się opinie, że troszkę nieporadnie się porusza, nie do końca się odnajduje, ale mówię, no, efekt jest taki, jednak że asystuje, strzela bramki i chciałem zapytać, czy rozważa trener już użycie tego zawodnika w pełnym wymiarze czasowym? Powiedziałbym w ten sposób, że Romario wprowadził się bardzo dobrze do zespołu. To jest najważniejsza rzecz tego procesu, powiedzmy, aklimatyzacji, jeśli chodzi o piłkarza, który przychodzi do zupełnie nowego kraju, nowego otoczenia, również i piłkarzy. I on sobie z tym poradził bardzo dobrze. Tak samo jak i João de Oliveira. Myślę, że tu jest również duża pomoc starszych piłkarzy, którzy im pomagają. Z drugiej strony też zdawaliśmy sobie sprawę, że ta aklimatyzacja może trwać. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, że czasami mu tego tchu brakuje, ale jest naprawdę inteligentnym, młodym człowiekiem, który potrafi grać w piłkę i czasami te przestoje, które ma, powodują to, że czasami jest niewidoczny. Ma momenty błyskotliwe, gdzie zaskakuje i driblingiem, i strzałem. Również są momenty, gdzie ta praca nie jest tak wykonywana, jak powinna być. My, tak jak powiedziałem, z szufladkowaniem, że jest hamulcowym. Te różne opinie, myślę, że jeszcze jest czas na to, żeby stwierdzić, czy jest to pozytywny transfer. Ja uważam, że jest to bardzo pozytywny transfer, bo wiele wnosi, jeśli chodzi o samą jego grę, do naszego zespołu. Jest nieprzewidywalny, jest bardzo szybki, no ma coś w sobie, nie boi się nawet uderzać z daleka, ma uderzenie bardzo dobre, strzelił bramkę, wypracował piękną bramkę teraz w ostatnim meczu, także ten progres jest, a ten, powiedzmy, ten postęp jest w jego grze i to z tego należy się cieszyć. Czy jest gotowy od pierwszej minuty? Chciałbym, żeby to było realne już teraz, ale też również zdaję sobie sprawę, że czy przy tej intensywności, która jest, bo ten krótki okres, powiedzmy, który z nami spędził, sam doświadcza tego na boisku, że jednak w naszej lidze gra się bardzo intensywnie, bardzo fizycznie i trzeba być do tego w 100% przygotowanym, żeby zacząć mecz w pierwszej jedenastce, ale tak jak pan powiedział, statystyki przemawiają na jego korzyść i tu musimy to również wziąć pod uwagę. Dzień dobry, trenerze. To jest takie pytanie nie dotyczące najbliższego meczu, tylko może wybiegające trochę w przyszłość i dotyczące filozofii budowania drużyny. Na przykładzie Romario, jeżeli on będzie coraz lepiej grał, będzie miał te asysty, zbudujecie go w tym klubie, pomożecie mu, a na koniec sezonu przypuśćmy, że będzie musiał odejść do Benfiki, czy jako, że będzie coraz lepszym piłkarzem i się tutaj zbuduje w Lechii, również dzięki pracy trenera odejdzie do Bragi czy do Guimaraes, no to nie będziemy go mieli tutaj. I chodzi mi o taką filozofię, czy można połączyć pracę nad pojedynczymi, indywidualnymi piłkarzami i potem oddawanie go do lepszych lig z takim długoterminowym budowaniem drużyny Lechii Gdańsk tutaj na miejscu. Czyli czy można z jednej strony pozbywać się piłkarzy tak łatwo, a z drugiej strony budować drużynę na lata?
która będzie mocna? Wie pan, naszym celem jest, tak jak powiedziałem, jest w przypadku wielu piłkarzy, którzy już byli z nami, odeszli od nas, jest zbudowanie ich również kariery, dać im szansę na tym najwyższym poziomie, bo po to jesteśmy, po to jesteśmy, żeby ich inspirować, żeby im dać coś nowego. To, że grają coraz lepiej, może wyłącznie cieszyć i mnie jako trenera również, że mogę zmienić życie niejednego piłkarza, że mogę im dać szansę na to, żeby się spełnili jako piłkarze, bo ta kariera jest bardzo krótka i to ja sobie z tego zdaję sprawę. Taki jest los nie tylko Romario, ale jest los seniora Neymara, tak? I wielu, wielu innych, którzy grając już w odpowiednim, powiedzmy, na odpowiednim poziomie w tych dużych klubach, ciągle szukają czegoś nowego, szukają czegoś lepszego, co by ich zainspirowało, czy to jest klub, czy to jest trener, czy to jest otoczenie, czy to jest miasto. Także nie, uważam, że będziemy się starali każdemu dać szansę, a również i zrobić ich nie tylko lepszymi piłkarzami, ale lepszymi ludźmi. No, że to ja jeszcze chciałem na koniec poprosić o taki injury report, jak to wygląda z dostępnością. Już się bałem, że nie będzie tego pytania. Piłkarzy w stosunku do poprzedniego meczu. Czy ktoś wypadł, czy gramy ten sam skład tak. do dyspozycji? Jeśli chodzi o Sławek Peszko, już może nie dochodzi blisko do pełnej sprawności fizycznej, ale już jest z nami. To jest bardzo pocieszające, jest z nami już w szatni. Ta fizjoterapia przebiega bardzo sprawnie, także to jest pocieszające. Adam Chrzanowski również już zaczyna i zajęcia z piłką i większość rzeczy, które robi, wchodzi. Sytuacja Łukasza Haraslina jest wiadoma, także tutaj na razie Luka zaczął lekko truchtać już z piłką, ale już zaczął truchtać, także to jest też bardzo pozytywne. Dwie rzeczy, mało razy, nie wiem, jeśli chodzi o Pawła Stolarskiego, który być może nie będzie brany pod uwagę w tym meczu, ale to jutro będę miał definitywną odpowiedź. Mam problem, jest mały problem i fizyczny z Pawłem, uraz jeden. Także Miloš również po ostatnim meczu również nie jest w 100% przygotowany, mimo że trenuje, to widać, że pewne rzeczy jeszcze ten uraz ostatniego meczu mu doskwiera, także tu nie jestem pewien, jak to będzie wyglądać jutro. Jutro oficjalnie zdecydujemy, jaka osiemnastka pojedzie na mecz, także poza tym wszyscy są zdrowi.